mój skaz, z tej strony Beka, witam w kolejnym filmiku. Wielu z was prosiło mnie, abym nagrała parę kolekcji LPS, mianowicie o kolekcję moich customów, kolekcję moich popów oraz kolekcję ogółem wszystkich moich figurek. No i dzisiaj zajmiemy się właśnie popami, ponieważ wreszcie myślę, że jakiś to ma sens, aby to nagrać, ponieważ nigdy nie mam ich jakoś dużo, ale ostatnio jak widzieliście, trochę mi się uzbierało. Ach, moje pieniądze. Przejdźmy więc teraz do moich popów LPS. Jest ich 18 i myślę, że żadnych nie zapomniałam, chyba wszystkie mam obok. Kolejność pokazywania ich nie ma jakiegoś większego znaczenia, nie idę po moim pierwszym customie, po moim pierwszym popie, czy moim ulubionym popie, czy po ulubionym kształcie, tylko po prostu tak mi się ułożyły, o, tutaj po prostu na biurku, takie właśnie teraz przedstawię. Zapraszam. Zacznijmy sobie od jamników. Jamników mam 3 i pierwszym to właściwie dobrze wam znana Azura. Tak. Kiedyś jeszcze miała na imię Mikaela, to było chyba jej właśnie pierwsze imię. To tak, nie wiem czy to jest ważne, to macie magnesik. No i w sumie ma tutaj jakby swój ulubiony taki outfit, swój ulubiony strój, czyli kolczyk z pająkiem, obruszka i tak. No i w sumie no, nie wiem jaki to jest numerek jamnika, może będę wam pokazywała tutaj numerki tych dogów, bo wiem, że niektórzy bardzo lubią i mają bzika na punkcie numerów, których ja nie ogarniam, ponieważ ja nigdy nie wiem, nie mam w ogóle pojęcia, który jaki LPS ma jaki numer. I w sumie to był chyba mój pierwszy jamnik, jeżeli się nie mylę. To był mój właśnie mój pierwszy. I to ona była kupiona na Allegro kilka lat temu, kiedy jeszcze chyba nie było w ogóle fejków. Także można było bezpiecznie kupować. Ale nie pamiętam, czy już było drogie, czy jeszcze nie. Nieważne. Przejdźmy dalej. Następnym jamnikiem jest to też kupiony, chyba to był mój drugi jamnik. Jakoś nie dużo czasu po właśnie tamtym, po Azurze. I ona chyba się nazywała Vanessa. Tak to jeszcze jak nazywałam właśnie moje figurki, to głównie popy właśnie nazywałam, ona była Vanessa, teraz nie wiem jak ma na imię, ponieważ no w sumie nie wiem czy w ogóle zmieniam jej imię. Trzeci jamnik to jest ten z takiego jakby zestawu, takiego anime, to jest taki jakby wakacyjny, plażowy zestaw i ja jej nie kupiłam, ja ją podwędziłam. Tak, ponieważ tak, nie wiem czy to już mówiłam, ale już kilka lat temu miałam taką przyjaciółkę z podstawówki i właśnie myśmy obie nagrywały, ogólnie robiły tam filmiki, LPS i tak dalej, i tak dalej. No i że tak powiem raz po prostu, też była pod koniec naszej przyjaźni, tam chyba, nie wiem, może ostatnie nasze jakby takie spotkanie LPS-owe było i właśnie chyba ona wzięła, pożyczyła raz moją figurkę do pieska. Natomiast ja pożyczyłam o niej właśnie tego psiaka, tego jamnika, który nie pamiętam czy właśnie pożyczyłam, czy jakoś przez przypadek jej wziąłam, ale potem nasza przyjaźń skończyła, już miałam takie, tamten pies był dla mnie ważny, ale jednak jamnik chyba bardziej sobie zostawia jamnika, więc nic nie powiedziałam jej i tak już za bardzo nie gadałyśmy, więc to jakoś to się stało, że ona wylądowała teraz u mnie i ona sobie nigdy nie miała imienia. Teraz przejdziemy do Coli. Coli mam niestety tylko 2. Pierwszym jest wasz dobrze znany i kochany Dylan ze serialu Otaku, a w sumie nie pamiętam jakie miał imię, kiedy właściwie się nim bawiłam. Tu ma niestety oczko, ucho mu raz przycięłam, z rzęs zmyłam i na no, takiej oto Coli, no w sumie najbardziej popularny, znany Coli. Chyba Bruno. To chyba Bruno, tak mi się wydaje, nie pamiętam. Ale teraz jest Dylan i już mu zostaje Dylan, ponieważ Otaku i Dylan. Tak. Drugim jest to ten LPS, który zawsze się nazywał Zak i chyba mu zostanie, bo moim zdaniem pasuje mu Zak. Tutaj dodałam mu tylko kolczyki i nos chyba też poprawiłam. Teraz przejdźmy do wspaniali. Wspaniali mam 3, z oryginałów mam 2. I tak, pierwszym jest ten oto z płaskooki, który mam nadzieję, że w końcu się wezmę za nią, żeby coś porobić, zmienić u niej. To jeszcze ma ślad, ponieważ przez długi czas, kilka lat miała właśnie, ona chyba się nazywała Alex, tak mi się wydaje. I tu miała właśnie jakiś tam tatuaż, w sensie to była naklejka na paznokcie, ją przykleiłam i po długim czasie zmyłam. Z nią było zawsze tak, że nadawałam jej ten brokat i takie, o fajnie, wygląda inaczej, jak zajebiście. Potem takie, po paru miesiącach takie, zmyłam jej ten brokat, ściągnęłam i takie, o wygląda o wiele lepiej, bez brokatu. Takie matowe uszy, wow, fajnie. Potem znowu dałam brokat i na razie się trzyma brokatem, aż w końcu ją całą przerobię. Po nim drugim moim jest to właśnie... O, fajnie w sumie pasuje w ten tło. To jest właściwie, jeżeli ktoś kojarzy, z mój niedawny custom, z fejka takiego różowego, takiego z tej o wiele, wiele, wiele gorszej jakby jakości. No i jakoś mi się udało ją uratować. Mam nadzieję, że się udało. I właśnie zrobiłam z niej Alex, nie, Ash Costello z zespołu New Year's Day.
Następny mój pop to jest ten oto piękny, cudowny, najwspanialszy Spaniel. Nie no, w sumie jak byłem oryginalny ten wspaniel, to w sumie nigdy jakoś mnie za bardzo aż tak nie rajcował, ponieważ on to nie mój jakby nie aż tak bardzo mi się podobał, ponieważ on taki jasny i no w sumie no niby ładny, bo biały i tak fajny, ale jednak no nie. No tutaj z Magnesik. W sumie ten Spaniel bardzo mi się kojarzy z LPS Tubem Polskim, bo on się bardzo często pojawiał w serialach i music videos, które oglądałam u polskich LPS Tuberów, szczególnie chyba u NT100. Short Hairy! O dziwo, mam ich dosyć dużo, a miałam zawsze tylko dwa. I tak, przejdziemy na pierwszy, jest to ten oto Short Hair, mój kochany, najwspanialszy, najbardziej ją po prostu uwielbiam, ten i kolorystykę i ogółem, kocham ją. I tak, tutaj przyklejam właśnie takie, co chyba przyklejam wtedy tamtemu wspanialowi, żółtemu. Tu dałam jej kolczyki, mi to tak kuriosko się podoba, że tak bardzo odcień pasuje jej do oczu. I ona się nazywała Zekora, ona nawet miała swoje Zekoras Show, chyba też na, nie, to jeszcze na, to na Wulfince, Wulfinka chyba. Nie, jak ja się nazywam? Nie pamiętam, na trzecim koncie mam LPS. Dalej ma na imię Zekora, tak, to jest tak na podstawie tego zebry z My Little Pony. Tutaj też znana przez was Short Hair-ka, mianowicie to jest ogólnie najbardziej popularny short. To był też mój pierwszy chyba short. I właśnie tak ją przerobiłam troszeczkę na, tak troszkę inaczej, zrobiłam taki zajebisty eyeliner. Tu zmyłam znaczki, tu poprawiłam, zmieniłam też na ogonie, na łapkach, ogółem z tego filmik był. I no tak, jak ona się nazywała? Misaki, ale Hailey to była chyba jej oryginalne imię. Kiedy dajesz swoim postaciom do serialu imiona, a potem zapominasz. A teraz czas na bliźniaczki. Jedna w bardzo dobrym stanie, druga spalona bliźniaczka. I tak, to są moje właśnie to z zestawu jakiegoś też było. Niedawno, jakoś chyba, no parę miesięcy temu kupiony. Także ona jest w sumie w bardzo dobrym stanie, więc na razie chyba ją tak zostawię, ale też pójdzie na przeróbkę. Ale na razie zostawiam, bo w sumie jest w bardzo dobrym stanie, więc chcę może jeszcze użyć jakiegoś serialu lub coś na taką poboczną postać. A ta zdecydowanie pójdzie na przeróbkę i jeszcze nie wiem, co z nią zrobię, ale coś na pewno. Tak. Następną jest tutaj ta oto kotka, którą wygrałam w konkursie u Liry, Lira LPS. I w sumie nigdy nie miałam jakiegoś takiego specjalnego, że wow, jaka super, bo no, taka, dla mnie to jest taka zbyt jakby nie kobieca, dziewczęca, taka zbyt elegancka ta kotka. Ale w sumie nadawałaby się na takie role, ponieważ ja jednak bardziej wolę takie wow, super, wojowniczki, zajebiste, hardkorowe. A jednak ta jest taka dla mnie zbyt elegancka, ale w sumie jak ją odpakowałam i zobaczyłam, to w sumie po kilku dniach ona stała mi tak na biurku, cały czas takie, kurde, w sumie ona jest bardzo ładna. Ostatnim short hairem jest ten oto short hair, którego też niedawno widzieliście w moim odcinku holu zakupowym. I tak, ona też czeka na przeróbkę. Na pewno pójdzie na przeróbkę. Nie będę jej ratować, ponieważ ona w ogóle mi się nie podoba, ten wzór. Nawet jakbym zmyła to, to by i tak to pewnie zostało jeszcze taki ten ślad po tych włosach. Także w ogóle nie chcę jej naprawiać. Jedynie pójdzie na całkowity odnowę, ale jeszcze nie wiem. Prawdopodobnie do jakiegoś serialu. Ten dog oryginalnie był różowym dogiem z zestawu z żurawiem, jeżeli się nie mylę. I przemalowałam go sobie na postać Sangwoo z komiksu, czy tam manhwy, King's Talking. Tutaj troszkę niestety mu farba coś się odczepiła, raz chyba zrapała niechcący. Następny mój w sumie chyba ulubiony dog, tak mi się wydaje, w sumie nie jestem pewna. Nie mam właściwie jakiegoś ulubionego jakby ani popa, ani za bardzo LPS-a, tak mi się wydaje. Dog z gwiazdkami w oczach, bo w sumie raz zastanawiałam się, czy bym jej przerobić na kropki. Bo jednak bardziej przebadam za kropkami, aniżeli jakimiś właśnie kształtami w oczach, ale jednak chyba zostawię mu tak. Jest bardziej cool i zajebisty i w ogóle, haha. I tak, zrobiłam mu właśnie kluczyki na obu uszach, na brwi oraz snake bitesy. Następny jest też, są dwa, które właściwie znacie, kojarzycie, już widzieliście w moim holu niedawno. Taki oto sobie dogeł fajny, z taką kostką zaczepistą i z pięknymi oczkami. I on też czeka albo na naprawę, albo połowiczną kustomizację. Ostatnim jest to ten oto dog, z którym cały czas nie wiem, czy to jest fake, czy oryginał. Parę osób mi pisało, że to jednak jest fake. I tak z jednej strony myślę, że to jest oryginał, z jednej strony myślę, że to jest fake, ponieważ czytałam, porównywałam tego doga, czytałam też na jednym blogu, że Hasbro oryginalnie właśnie ma daje albo mleczną, albo przeźroczystą rurkę, ale nigdy nie całej białej. No on nie ma białej rurki. Tak samo jak moje inne dogi też nie mają. Na przykład ten też ma taką przeźroczystą, mleczną jakby rurkę, ale nie ma białej. Nawet jeżeli
Ten dog ma mocno rozstawione łapy, ten zaś ma mniej rozstawione łapy, ale jednak ten jeszcze bardziej ma i bardziej ma zakręcone jakby do ten. W sumie nie wiem, czy to jest oryginał, czy nie oryginał, ale co mnie to obchodzi? On jest śliczny, bardzo jest ładny, bardzo mi się podoba, także no. Chuja mi obchodzi, czy to jest fake, czy oryginał, jest bardzo ładny. I to w sumie, że stoi inaczej i ma może troszeczkę wąską, no bo ten ma bardziej szerokie pyski jednak. Ogółem dogi mają szerokie pyski. Także w sumie to jest bardziej taki. Oj, jak uroczo sobie stoi, o Jezek, to daje mu takiego po prostu jakby uroku, że jednak inaczej stoi, no i no, po prostu jest unikowy. Nie jesteś dziwny, jesteś inny, jesteś wyjątkowy i cię kocham. Ja to jednak jestem tolerancyjna nawet do figurek. Także to było na tyle. To były wszystkie moje popularne LPS-y jak na ten moment. Także do zobaczenia, widzimy się w kolejnych innych, następnych moich filmikach. Na razie, pa pa!